Jerzy S. został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. Podczas rozprawy wyszło na jaw, ile zarabia. Zapadł wyrok w sprawie Jerzego S. Znany aktor dostał zakaz prowadzenia pojazdów przez 3 lata. Poniesie również karę finansową. 17 października 2022 roku Jerzy S. wsiadł za kierownicę samochodu pomimo tego, że wcześniej wypił kilka kieliszków wina. Doszło do kolizji z motocyklistą. Poszkodowany zeznał, że aktor uciekł z miejsca zdarzenia. Badanie alkomatem wykazało, że Jerzy S. miał we krwi 0,7 promila alkoholu. 1 marca w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy odbył się proces Jerzego S. Sąd wydał wyrok. Aktor poniesie karę za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Aktor ma zapłacić grzywnę w wysokości 12 tysięcy złotych oraz przekazać 6 tysięcy złotych Funduszowi Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Oprócz tego ma ponieść koszt postępowania sądowego w wysokości ponad 4 tysięcy złotych. Podczas rozprawy ujawniono, ile Jerzy S. zarabia. Nie są to gwiazdorskie stawki. Aktor jechał pod wpływem alkoholu na jednej z ruchliwych krakowskich ulic. Sąd ogłosił wyrok w tej sprawie. W uzasadnieniu podał, że był on uzależniony od wieku i zarobków aktora. Okazuje się, że nie jest to wygórowana kwota, ponieważ wynosi ona 6 tysięcy złotych miesięcznie. Jak podaje fakt. Wysokość kary sąd ustalił na podstawie średniego stopnia szkodliwości czynu społecznego oraz na podstawie stanu majątkowego oskarżonego i wysokości miesięcznego dochodu aktora. 6 tysięcy złotych, a także uwzględniając podeszły wiek oskarżonego, podkreślił Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy. Później tabloid zdradził także, jak miała wyglądać reakcja aktora na wyrok sądu. Nie była ona typowa, ponieważ Jerzy S. w rozmowie z Faktem stwierdził. No wie pani, nic takiego nie zrobiłem. Afera jest straszna. Miał podsumować wszystko Jerzy S. Co myślicie o jego słowach?